Drodzy Państwo, jak najserdeczniej witam Państwa w imieniu kierownictwa Klubu Publicystyki Kulturalnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, którego jesteście Państwo dzisiaj jakże miłymi gośćmi. Tylko gwoli ścisłości powiem, że Klub Publicystyki Kulturalnej jest klubem otwartym i spotkania jego odbywają się raz w miesiącu, w pierwszą środę każdego miesiąca. Można nas odwiedzać, odwiedzać również na stronie internetowej, a dokładnie na podstronie. Trzeba wejść na stronę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i tam są zakładki, między innymi jest zakładka Klub Publicystyki Kulturalnej. I tam właśnie zamieszczamy relacje z naszych spotkań. Oczywiście relacje krótkie, nigdy nie oddające tego, co się tak naprawdę w naszym klubie dzieje. Jeżeli ktoś z Państwa życzyłby sobie, jest tutaj lista obecności, nie dotyczy wyłącznie członków klubu, ale dotyczy wszystkich tych, którzy chcieliby otrzymywać od nas informacje i zaproszenia. Wystarczy wpisać tutaj albo numer telefonu komórkowego, albo adres internetowy. Znajdziecie się Państwo w naszej bazie i od tej pory cokolwiek się tutaj dzieje, będzie Państwu podane do wiadomości. To ja miałem tyle tak zwanych słów wstępnych, a teraz oddaję głos mojej świetnej koleżance Eli Królikowskiej-Avis, która będzie gospodarzem, cicerone i dobrym duchem opiekuńczym tego spotkania. Witam Cię, Elu. Dzień dobry Państwu. Ogromnie się cieszę, że widzę Państwa w takiej sale wypełniającymi po brzegi. No, mieszkamy w dużym mieście, wiele imprez jest rozmaitych, prawda, toczy się. Także tym bardziej dziękuję właśnie, że Państwo wybrali właśnie nasze spotkanie tutaj. Ja sama nie jestem zdziwiona tym zupełnie, bo dzisiaj mamy gościa szczególnego, specjalnego. Bardzo pięknie naszego gościa określają różnego rodzaju dziennikarze, którzy piszą artykuły na ten temat. Na przykład kronikarka losu wielkich Polaków albo pani ambasador patriotyzmu. Wszystkie recenzje są, no te z którymi ja się zetknęłam, wszystkie są piękne i pełne entuzjazmu. I ja się rzeczywiście nie dziwię. Proszę Państwa, jak losy nas zetknęły tutaj właśnie z naszym znakomitym gościem. My znamy się, dzisiaj policzyłyśmy 35 lat. Właśnie co do... Tak. Właśnie spotkałyśmy się oczywiście jako kobiety pracujące właśnie w pracy, to znaczy ja pracowałam wtedy w tygodniku Film i zobaczyłam, że okazało się właśnie jakiś wycinek, który mówił o tym, że scenariusz pani Barbary Wachowicz nie może doczekać się od lat realizacji w telewizji. No więc... Tak, do dzisiaj właśnie. No ale to tak, i to było 35 lat temu, przypominam. I proszę Państwa, ja napisałam od razu właśnie w tygodniku Film duży materiał na ten temat. Dlaczego Osienkiewiczu, scenariusz, dlaczego pani Barbary Wachowicz? I jeżeli czytelnicy filmu chcieliby zobaczyć taki właśnie film Osienkiewiczu według scenariusza pani Barbary Wachowicz na małym ekranie, proszę mi dać znać, proszę napisać list. I lawina listów przyszła. Ja wtedy skontaktowałam się właśnie z panią Barbarą Wachowicz i tak rozpoczęła się właśnie nasza znajomość, współpraca, mam nadzieję przyjaźń. Proszę Państwa, więc dziś gościmy Barbarę Wachowicz. Brawa dla naszego świetnego gościa. Szanowni Państwo, drodzy kochani przyjaciele, z ogromną radością i z wielkim wzruszeniem witam moich wspaniałych, niezwykłych przyjaciół. Bardzo się cieszę, jest dzisiaj z nami kwiat duchowieństwa, jest nasz kochany ksiądz kapelan Henryk Kietliński. Jest nasz kochany ksiądz Stefan Wysocki. To są też dobre duchy naszego konkursu Arsenał Warszawa. Są
przedstawiciele tego najwspanialszego ze wspaniałych pokoleń, mianowicie żołnierze legendarnego batalionu Armii Krajowej Zośka. Tomek, Janusz i Boruta, który na mnie krzyczy. Są rodziny, proszę Państwa, jest rodzina Janka Rodowicza-Anody, jest rodzina Janka Bytnara-Rudego z Kamieni na Szaniec. Jest jedna z czołowych bohaterek mojej książki, bohaterki powstańczej Warszawy, nasza kochana siostra Chmielnasz kochany, wspaniała sanitariuszka batalionu Zośka. Jest, proszę Państwa, niezwykła zupełnie postać. Kobieta, która przeżyła Oświęcim, a nie ma w niej goryczy, nie ma w niej żalu. Jest zawsze promienna, pogodna, uśmiechnięta i naprawdę otacza nas swoim sercem i ciepłem. Pani Zofia Posmysz-Piasecka. Proszę Państwa, jest ta, której zawdzięczam wszystkie moje wystawy, które ciągle promenują po Polsce szczęśliwie i już na 5 maja zaprosimy Państwa do Muzeum Niepodległości na wystawę sienkiewiczowską, a tą kreatorką jest pani dyrektor Elżbieta Wankositek. Jest Ania i Franio Midurowie, nasi wspaniali krajoznawcy miłujący ziemię ojczystą. Witam Was serdecznie. I jest, proszę Państwa, ta, która niesie wiernie i pięknie pamięć świętego Jana Pawła II, pani prezes Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, pani Ewa Bednarkiewicz. Witam wszystkich moich przyjaciół najserdeczniej. Witam kochane siostry nazaretanki, które już się zgłosiły, Elżbietko, Stefanku, Henryku, do naszego arsenału. Mam nadzieję, że znowu dostaniecie jakąś piękną nagrodę. Droga siostro, czekamy na wasze zgłoszenie. I drodzy Państwo, chciałabym, bo Elżbietka już się zaprezentowała, jak się zaczęła nasza przyjaźń, jeszcze ta nuta się pojawi, a chciałam powiedzieć, że uczynił mi tę radość i zechce wziąć udział w naszym dzisiejszym spotkaniu niezapomniany Janek Bohatyrowicz z nad Niemnem. I proszę Państwa, mój 15-letni, bo tyle lat graliśmy, zanim nas nie wyrzucono, z Teatru Wielkiego w Poznaniu, spektakl Wigilie Polskie, gdzie Adam Mariański, podwójny Adam, podwójnie nadniemeński, kreował rolę Adama Mickiewicza. Proszę Państwa, czytałam, byłam kilkakrotnie właśnie na spotkaniach z panią Barbarą Wachowicz na kominkach harcerskich. Były to, każde z tych spotkań było niezwykle wzruszające, tak poruszające moje takie wewnętrzne struny duszy, można powiedzieć. I z każdego z tych spotkań wychodziłam właśnie podbudowana i świadoma tego, że istnieje coś takiego jak dobre wibracje, prawda? Jakieś, ja myślę, to jest sfera wartości. Dobre wibracje to jest właśnie sfera wspólnych wartości. Z każdego spotkania właśnie z Barbarą Wachowicz wychodzi się właśnie no, podniesionym na duchu właśnie z dużym optymizmem tego, że przeszłość podaje, na tym spotkaniu przeszłość podaje sobie ręce z teraźniejszością i z przyszłością, że nic co wartościowe nie zostanie zapomniane. I właśnie w tym duchu czytałam wiele recenzji licznych książek Barbary Wachowicz. Były one piękne i wzruszające, no tak jak książki i tak jak spotkania pani Wachowicz.
Bardzo proszę o cytat z księdza Pasierba. Pod jej piórem, przed jej obiektywem nie jest przeszłość cokolwiek dalej, lecz zupełnie blisko. Mickiewicz wyjechał przed chwilą. Kościuszko zaraz powróci. Chopin jeszcze gra. To jest ciągle ta sama Polska, bezgraniczna. Zaścianek i Europa, ojczyzna i przyswojona sztuką, obczyzna, tworzą jedno wielkie ludzkie uniwersum, oświecone rozumem, ogrzane sercem. Profesor Konkolewski, inny recenzent właśnie książki Barbary Wachowicz, stwierdził, że w technice dochodzenia do prawdy, metodzie odkrywczej, Barbara Wachowicz pogrąża się na całe miesiące w archiwum, wyszukując i odkrywając nieznane dokumenty oraz poszukuje tradycji ustnej żywych świadków. Agnieszka Osiecka napisała z przymrużeniem oka. Barbara to jest polski ghostwriter, czyli pisarz, duch, a raczej pisarka, duszka. Taki na przykład Mickiewicz. Grykę czy dzięcielinę opisał, a już nagietki czy maki puścił w trąbę. Basia każde takie niechlujstwo wyszpera i naprawi. A całkiem poważnie, mało kto umie pisać tak o polskości. To jest taki przewodnik po duszy polskiej, taka rozmarynowa biblijka. Pan Grzegorz Łatuszyński poświęcił twórczości Barbary bardzo piękny wiersz. Wchodzimy z tobą w los nasz polski, w świat nasz polski, odmieniony, odświętny. Wchodzimy z tobą w świat wielkich Polaków, w ich życie, w ich epokę, w ich legendę, w romantyzm. Ten Wileńsko-Kowieński i Krzemieniecki i Świętokrzyski i Warszawsko-Powstańczy. Ty jesteś jedną z nich. Tobie wolno się z nimi przyjaźnić, stąpać po ich krajobrazach, tych nad Świtezią, nad Niemnem i po jodłowych świętokrzyskich i wypalonych warszawskich. Dla ciebie nie ma granic, ni czas, ni historia. Żyjesz w obszarach polskiej tradycji. Żyjesz w tym, co było i pozostanie wielkie. Drogi nasz gościu, dziękuję. Proszę nam powiedzieć uprzejmie, skąd wzięła się ta pasja właśnie do tropienia losów wielkich Polaków. Dlaczego akurat właśnie te nazwiska? No nazwiska to za chwilę. A teraz proszę Państwa, mogę tak odpowiedzieć frazą z wiersza Kazimierza Wierzyńskiego, który powiedział: domu mój domu, schylam się, całuję twój nabijany podkowami próg. Nie ma już domu mojego dzieciństwa na Podlasiu. Nie ma już progu nabijanego podkowami, ale żyje on i trwa w mojej wiernej i wdzięcznej pamięci. Tradycja rodzinna, zawęziona z tradycją ojczystą, to była przeszłość, która nie jest nawet cokolwiek dalej, jest dziś. To jest, proszę Państwa, krzyż, który matka powiesiła na szyi mojego prapradziada, powstańca styczniowego, jednego z pięciu braci, którzy poszli do oddziałów Romana Rogińskiego i księdza Stanisława Brzuski. I tylko on przeżył. I tylko ten krzyż z naszych pamiątek rodzinnych ocalał. Babunia Anna, największa miłość mojego życia, która zabrała nas, mnie i mojego starszego brata, harcerza, który uratuje mi życie, kiedy przyjdą palić nasz dwór, tam, gdzie wznosi ramiona krzyż modrzewiowy.
kazała uklęknąć i pocałować ziemię. Ja pamiętam, że ta ziemia pachniała, bo były zioła i była ciepła jak ręka człowieka. To się wtedy jeszcze dziadziu w rękę całował. I to jest miejsce, gdzie runął posiekany szablicami kozackimi Tadeusz Kościuszko pod Maciejowicami. I babunia powiedziała, pamiętajcie, nieprawdą jest, iż zawołał tutaj finis polonie. On powiedział zupełnie co innego. Nawet my, żołnierze, jej możemy ginąć, ale ona jest zawsze nieśmiertelna. I tego uczono mnie w moim domu rodzinnym. Dziękuję. Dlaczego właśnie ci bohaterowie? Dlaczego właśnie oni? Wiesz, Elżuniu, powiedział Norwid słowa dzisiaj już zupełnie nieaktualne. Żyjemy w wieku, kiedy ludzie nienawidzą się jak diabły, ale nikt nie ma odwagi kochać. Oni mieli odwagę kochać, ale nawet mieli odwagę tę miłość wyznawać. Mickiewicz. Kochałem tam. W ojczyźnie serce me zostało. Słowacki. Ziarnem Polski być jeden prosty człowiek może. Jak w ziarnku żyta żyje całe przyszłe zboże. Chopin. Swoimi nazywam Polaków. Czemuż nie mogę być z wami? Zabierzcie moje serce do Polski. Norwid. W matce swojej ojczyźnie kochać się należy stale, czynnie, po synowsku i obowiązkowo. A Kościuszko, jakie aktualne słowa. Łączmy serca, łączmy ręce, najściślej. Narodowi i ojczyźnie waszą wierność winniście. I mój ukochany Żeromski, który powiedział, a dało to tytuł mojej książce, ciebie jedną kocham, cudowna rodzinna ziemio moja. Bądź błogosławiona, stworzona, abyś wspierała dusz naszych, słabość, powiększała uczuć małość, piękna, dobra i nad wszystkie inne umiłowana. No i jeden z czołowych bohaterów naszej dzisiejszej opowieści, autor trylogii, który w jednym z ostatnich listów, jakie rzucił u schyłku dnia do rodaków, napisał, póki starczy mi sił i życia, będę razem z wami cierpiał i cieszył się i razem z wami służył naszej wspólnej matce, ojczyźnie. Drodzy Państwo, to wielkie szczęście wychować się w takim domu, gdzie się wzrastało na świetlistych strofach o Soplicowie i wkraczało w mroczny świat kibitek z trzeciej części Dziadów, powtarzając przysięgę Janka Sobolewskiego, że jeśli zapomnimy o nich, to Bóg zapomni o nas. Kiedy obok pacierza powtarzało się słowa, lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei, a kiedy trzeba na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. I drodzy Państwo, opasywaliśmy się jak pasem słudzkim złotolitym, wspaniałym bogactwem trylogii. Właśnie nie za... Właśnie, nie, proszę Państwa, broń Boże. Nie tak. Zapominajmy, że mamy właśnie rok sienkiewiczowski i w naszym zaproszeniu zapowiedzieliśmy kilka ciekawostek z młodości Sienkiewicza, bo kiedy jeszcze był dziennikarzem właśnie, a propos miejsca, ja muszę pocieszyć tutaj gromadkę naszych nastolatek, które tam wytropiłam, że pan Henryk, biedaczek, uczył się nie tęgo, dzieciaczki, ale za to z piórem tęgo się zmagał w młodzieńczości. Piszę zaciekle powieść, ale śmiać mi się chce z tych głupstw, które się w niej mieszczą. Pióro skrzypi. Ja mam minę niezmiernie przejętą własną wielkością i słowo daję, zdaje mi się, że nie wiem, jakie arcydzieło tworzę. Ósmy cud świata. Nie wiem, co moi bohaterowie
i moje bohaterki mają do siebie mówić. Jak mają trzymać ręce, głowy, nogi i no, inne organiczne członki. Nie wiem, jak przejść z dialogu do opisu. Słowem, jestem czasami jak tabaka w rogu. Ale powieść niedługo napiszę. Prześliczną. Ale zanim tę powieść napisał, odbył wieloletni staż dziennikarski, o czym się dziś zapomina. Był znakomitym kronikarzem życia Warszawy. Pracował w pismach Gazeta Polska, Niwa i oto jak jego świetne felietony były oceniane. Pisywałem. Bóg widzi, jak umiałem najlepiej. Przelewałem cały liryzm mej młodej duszy w kroniki Warszawy. I cóż powiecie? Oczy mojego redaktora zachodziły krwią. Broda rozwiewała się na pół horyzontu, a z głębi tej brody wychodził grzmiący głos. Mój panie, ja nie proszę pana o poezję. Mnie trzeba faktów. Ja się nie łapię na piękno brzmiące frazesy. Byłem bardzo nieszczęśliwy. No ale wkrótce sam został naczelnym redaktorem pisma Słowo. Czy już był szczęśliwy? Godność moja mnie rozdeła. Postanawiam zmienić Słowo na Słowo Honoru. Mówiąc serio, chodzi za mną tuman konkurencji, niechęci, złości, nienawiści, plotek i intryg. Jak to dobrze pomyśleć, drodzy przyjaciele, po piórze, że dzisiaj los dziennikarski jest zupełnie inny. No a teraz zmienimy nastrój i zadamy państwu zagadkę. Z jakiego to westernu? Szybkość koni zaczęła brać górę nad szybkością bawołów. Pognawszy za wielkim samcem, strzelam doń z karabinu jedną ręką, drugą prowadząc konia. Wiatr świszczał mi w uszach, tchu nie stawało w piersiach, gdy nagle zwierz upadł. Zabiłem bawołu! Czwartego dnia podróży przewodnicy spostrzegli znaczny oddział Indian. No i już państwo wiedzą oczywiście, że to jest kozacze życie w westernie Henryka Sienkiewicza. Drodzy państwo, w tym niedoszłym moim filmie, niedoszłym serialu o Henryku Sienkiewiczu była scena opisana przez Sienkiewicza w jednym z listów z podróży do Ameryki, autentyczna, kiedy po polowaniu siadają przy ognisku Meksykanie, traperzy, no i oczywiście pan Henryk Sienkiewicz pod pseudonimem Litwos, ślący błyskotliwe relacje ze swoich peregrynacji kowbojskich. I w pewnym momencie taki stary, brodaty traper odwraca się do Sienkiewicza i pyta go po polsku. Pan z kraju i z kraju ja. Jeszcze z tamtego powstania, wytułany jak liść. Miałem tylko 2 lata w życiu szczęśliwe. Dostałem posadę latarnika w Nowej Grenadzie. Przysyłali mi tylko paczki z żywnością i któregoś dnia ja otwieram tą paczkę, a tam leży książka, polska książka. Czy ja jeszcze potrafię? Czy ja jeszcze przeczytam? Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Tej nocy nie zapaliłem latarni. I drodzy państwo, to jest autentyczna geneza jednej z najpiękniejszych pereł w diademie matki naszej literatury polskiej.
noweli Latarnik Henryka Sienkiewicza. A im Litwos popatrzył na puszczę giętą wichrem Santa Ana, pomyślał, że gdzieś tam śnieg bieli chaty, dzwonią dzwoneczki sanek, westchnął, ty jesteś jak zdrowie. I wrócił po miłość. Z pięciu Marii jego życia ona pierwszą i największą miłością była Maria z Szetkiewiczów, zwana Marynią. Przy niej właściwie zdał, drogie panie, najtrudniejszy egzamin, bo panowie to bardzo nie lubią, jak my chorujemy. Krzysiu, Józia, wspomniałeś, ale powiem ci, że Józio też bardzo nie lubił, jak ja tam, wiesz, zapadałam na jakieś choróbska. Natomiast Sienkiewicz zdaje wspaniale egzamin. W momencie, kiedy Marynia zapada na nieuleczalną podówczas chorobę, jaką niestety była gruźlica, uwozi ją po wszystkich możliwych sanatoriach, po całej Europie, Francja, Szwajcaria, Włochy. Pisałam to dokumentnie w mojej książeczce Maria jego życia. I opiekuje się nią cudownie. Wiecie, panie, Marynia mówi... Pisze do rodziców, no Henio i okryje, i pończoszki włoży, i kawy do łóżka przyniesie. I tak mówię, no przecież co narodowy powieściopisarz, to nie siostra miłosierdzia. A co na to pan Henryk? Basieńko, w scenariuszu stoi tekst, który wymaga... ogromnego kunsztu aktorskiego. Nie wątpię, że dasz sobie radę. Postaram się. Otóż pan Henryk na to, chcąc zachować anielski charakter, kobieta nie powinna się niczym zajmować. I za to bym mu, dziewczyny, dała Nagrodę Nobla. A ja bym się zastanowił. No wszyscy panowie pewnie by się zastanowili. Elżuńku, tak, wspomnisz? Tak. Zamawiająca popularność trylogii. Z pewnością rację miał Stanisław Witkiewicz, który powiedział, naród jak człowiek, żeby żyć i działać, musi wierzyć w siebie na przekór poniżeniu i niewoli. Z powieści Sienkiewicza buchnęła taka siła, że autor trylogii miał prawo powiedzieć, Polska to ja. Proszę Państwa, do tej pory nic dziwnego właśnie, że minęło przecież tyle dekad właśnie, tyle lat, a do dziś jeszcze niedawno toczyła się wielka batalia właśnie o film o Sienkiewiczu. No i teraz też nie powiedziałabym właśnie, że Sienkiewicz jest rozpieszczany przez nasze prawda, media, zwłaszcza media głównego nurtu. Prawda? Właśnie. No tak, proszę Państwa, kiedy Sienkiewicz ku konsternacji organizatorów wygrał w ankiecie polityki na pytanie na największego pisarza polskiego XX wieku, a drugie miejsce zajął ku mojej radości Żeromski, to muszę powiedzieć, że podsumowujący pan Pilch wyraził się z maksymalną dezaprobatą, jeśli chodzi o te wyniki. Natomiast te listy, o których Elżbietka wspominała, których lawina runęła do filmu i których część szczęśliwie Elżunia ocaliła i była łaskawa mi przekazać, wśród tych listów był na przykład Tomku, Boruto, Januszu, taki list, gdzie autorka mówi, czytaliśmy Potop w czasie powstania w piwnicy. Nieopodal katedry. Tej katedry, którą bronił batalion Łukasiński, którego dowódca, major Olgierd Ostkiewicz-Rudnicki, miał pseudonim Sienkiewicz. Czytaliśmy Potop w piwnicy. Wpadła grupka powstańców. Jeden był ranny.
pochylił się nad stronicami i tak czerpaliśmy z tychże sienkiewiczowskich stronic siłę. No, myślę, że drodzy Państwo, jest to jeden z piękniejszych momentów w pośmiertnej sławie Henryka Sienkiewicza. A ty, Elżbietko, stałaś się prawdziwą patronką tego przedsięwzięcia. W mojej książce Dom Sienkiewicza jest ogromny twój artykuł, który wydrukowałaś w polskiej prasie londyńskiej, tak, na temat naszych zmagań sienkiewiczowskich. Drodzy Państwo, powtarzam, 5 maja już zapraszam Państwa na wystawę sienkiewiczowską w Muzeum Niepodległości. Tą wystawę, którą pani Elżuni Bankosik zawdzięczamy, która pobiła już rekord ekspozycji wszędzie. Jak również, proszę Państwa, ogłosiliśmy konkurs dla młodzieży. Uczulam tutaj dzieweczki. Tam przy wnijściu są warunki konkursu, a jak nie, to się do mnie proszę zgłosić i dostaniecie. I między innymi, proszę Państwa, jest tam punkt konkurs na fraszkę o Henryku Sienkiewiczu. I już dostaliśmy ze szkoły podstawowej na Lubelszczyźnie fraszkę. Zamiast głupcem masz być w szkole, za trylogię łap sokole. Mały rycerz wąsem rusza, jego nic to do łez wzrusza. I historii wiwat chwile krzepią serca nasze mile. Uważcie Państwo, że umiem już na pamięć. Sienkiewicz nam bliski zawsze, piszą bachorki. Jego księgi to duma i chwała. My też chcemy być wierni ojczyźnie, jak szabla pana. Oj, coś słabiutko. Drodzy Państwo, ten mój niedoszły film sienkiewiczowski miał się kończyć momentem, kiedy na mównicę Królewskiej Akademii w Sztokholmie wyszedł sekretarz Akademii, Karl Afte Wiersen. Siedziała, prawda, oczywiście cała wspaniała plejada gości, król ze wszystkimi swoimi akolitami, przedstawiciele prasy z całego świata, no i korpus dyplomatyczny. A w nim trzech kruków, trzech ambasadorów, trzech państw, które rozdarły Rzeczypospolitą. I de Wiersen powiedział, w każdym narodzie są postaci wyjątkowe, w których naród skupia geniusza swoich sił. Takim człowiekiem i przedstawicielem ducha narodu jest ten, którego Królewska Akademia wieńczy dzisiaj Nagrodą Nobla. Jest on wśród nas, a imię jego Henryk Sienkiewicz. Wiecie Państwo, jakoś nie kojarzę, jak wyglądały przemówienia noblowskie naszych noblistów tych współczesnych. Co to nawet niektórzy są, zdaje się, bohaterami wspaniałej książki Bogusia Urbankowskiego Czerwona msza, za którą go wielbię i mam u mnie 6 nobli. Proszę Państwa, ale posłuchajcie, jakimi słowy obywatel państwa nieistniejącego na mapie świata Henryk Sienkiewicz podziękował za Nagrodę Nobla. Zaszczyt ten, tak cenny dla każdego narodu, o ileż cenniejszym być musi dla syna Polski. Głoszono ją umarłą. A oto jeden z tysiącznych dowodów, że ona żyje. Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać. Ale Sienkiewicz zrezygnował z własnego jubileuszu, pochłonięty walką, by w Warszawie stanął pomnik Adama Mickiewicza. To twój następny
prawda, następna pasja, następny bohater twoich właśnie, twoich książek. Przemierzyłaś jego tropami właściwie całe, tak, całe kresy. Opisałaś, sfotografowałaś. Konkolewski we wstępie do twojego albumu W ojczyźnie serce mi zostało napisał: Barbara potrafi sfotografować coś, co działo się w 1822 roku. W jej fotografice najbardziej wstrząsający jest cykl zdjęć będących wejrzeniem poprzez obiektyw w los Mickiewicza. Proszę Państwa, to świteś, która jasne rozprzestrzenia łona. No, udało mi się ją właśnie sfotografować. Od razu powiem Państwu, że wśród moich licznych, niezrealizowanych marzeń był także film dokumentalny Szlakami Mickiewicza na Litwie, Białorusi, w Wielkopolsce. Te pejzaże z ballad i romansów i Pana Tadeusza, które się nie zmieniły, to jest ewenement w skali światowej. No zobaczcie, to zaczarowane jezioro, prawda? Absolutnie. I teraz wiecie Państwo, odbyła się taka niezwykła zupełnie historia. Mianowicie była wycieczka Związku Literatów Polskich. Tam same dostojne, brzuchate posły. No a mnie się udało wwinąć tam. No i wyobraźcie sobie Państwo, zaproszono nas na występ Teatru Polskiego ze Lwowa. Proszę sobie wyobrazić, Teatr Polski ze Lwowa w Wilnie. Rok 79, chyba się mnie pamięć nie myli. Jak ja zobaczyłam ten tłum polonusów, powiedziałam: Boże, tu nam powinni wieczór autorski zrobić. I w tym momencie wykwitł przede mną dyrektor zespołu pieśni i tańca Wilja i mówi: proszę Państwa, jak skończą lwowiacy, no wejdźcie na scenę, powiedzcie coś żywego, takim polskim słowem do tych tutaj zebranych. No to się ktoś z naszych zestraszył posłów i mówią, że to musimy się konstytuować. A Wilhelm Szewczyk był taki pisarz ze Śląska, zawsze cygaro palił. Mówi: co się będziemy konstytuować? Ja zagaję, a Baśka załatwi resztę. Ja muszę Państwu powiedzieć, że w życiu chyba nie miałam takiej tremy, jak po krystalicznej, fredrowskiej polszczyźnie lwowiaków. No, weszliśmy na scenę. Szewczyk odrzucił cygaro, potoczył się swoim obfitym brzuszkiem do przodu i zagrzmiał: kochani, jakimi słowy mam podziękować wam za ten lwowsko-warszawsko-wileński wieczór? Ja, stary śląski komunista, znam tylko takie jedne. Bóg wam zapłać, kochani. Ja miałam załatwić resztę. No więc podeszłam, proszę Państwa, na uginających się nogach i mówię: kochani, czy są w języku polskim słowa, którymi moglibyśmy wyrazić to, co czujemy? Powiedział w Collège de France ten, którego ścieżki na każdym miejscu i o każdej dobie tak bardzo chcielibyśmy przekraczać. I tutaj utkwiłam wzrok bazyliszka w loży. Ale to loża była taka, wiecie Państwo, co to nasi warszawscy taksówkarze mówią: o Jezus, pario, pani Basiu, spojrzałem, czerwono przed oczami mnie się zrobiło. Więc ja utkwiłam wzrok bazyliszka i mówię, że powiedział w Collège de France ten, którego ścieżki na każdym miejscu, w każdej dobie chcielibyśmy tu przekraczać. Gdyby nam ktoś dał przepustkę, bo przecież Państwo wiedzą, że przecież inostrancom nie można było podróżować, prawda, włóczyć się po Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Powiedział bowiem Mickiewicz: ojczyzna to nie jest miejsce, gdzie jest nam dobrze. To nie jest nawet jakiś kawałek ziemi opisany granicami. Ona jest wszędzie tam, gdzie biją wierne serca jej synów. Drodzy Państwo, nas z tej sceny zniesiono.
Całowano nas po oczach, włosach, zębach, okularach i paznokciach, kto co miał do całowania, a ten, co się zestraszył, nachyla się do mnie i mówi, no, zasłużyłaś sobie na dobrze wyścielaną kibitkę. Drodzy Państwo, następnego dnia jestem wezwana przed oblicze święte świętych towarzysza Justasa Palickisa, przewodniczącego Rady Najwyższej Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, który nieskazitelną polszczyzną mówi do mnie, no Barbara, masz przepustkę, masz kierowcę, możesz jechać gdzie chcesz szlakiem swojego Mickiewicza. Ja, proszę Państwa, sfruwam ze schodów z tą przepustką w garści, ale mi się, chwileczkę, babo, a jak ty będziesz się porozumiewać z tym kierowcą? Bo po litewsku to ja umiem tylko Kiewine lieto wam jelesne i swykata, czyli litwojczyzno moja, ty jesteś. Wsiadam, kibitka dobrze wyściełana. Mój kierowca litewski odwraca się od litewskiej kierownicy i zadaje mi pytanie. Znaczy szlaką Mickiewicza, a? Ja mówię, tak. A jacz pan Tadeusz? Kochaninka, zajedziemy w Soleczniki. Mickiewicz młodzieniaszka będąc, obrządek dziadów tam zobaczył. I taką powieść później napisawszy, dziady, może pani słyszała. I drodzy Państwo, zaraz nasz pan Jurek pokaże Państwu ten cmentarzyk. To jest ten cmentarzyk właśnie. Spójrzcie Państwo, no, może być to dekoracja do dziadów, nie, Adaśku? Prawda? I staruszek taki. Jureczku, pokażemy staruszka. Ja podchodzę do niego. No i po polsku, nie wiem, Liczin. Witam się. A on tak na mnie patrzy i mówi, a pani będzie Polka? Ja mówię, tak. A skąd? Ja mówię, no z Warszawy. Z samej Warszawy. Maciej! Woła drugiego. Maciej, bystro! Polaki do nas z Warszawy przyjechawszy. Kochaneńka, onże głuchy. Głuchy jak klonowy pienik. No niech on choć popatrzy. Jak pani do nas po polsku mówić będzie. U pani taka piękna polska mowa. No prosto kwiat za kwiatem, kwiat za kwiatem. Ja mówię, proszę pana, ale wy przepięknie mówicie po polsku. Tak słonecznie, tak śpiewnie. Kochaneńka, a to była jesień, jak państwo widzieli. Patrz ty na liścik ten. To jest ten liść. Złocieńki on, czyścieńki on, u ciebie taka polska mowa. A patrz ty na liścik ten, czerniaty, pierzaty, wichrami ubity, to już u nas taka polska mowa. No te dwa liścia z jednego drzewa spłyli, tak? I my z jednego, z polskiego. Ja nadto śmiały jestem. Ja nie proszę książka. Ja wiem, że książka drogo stoi. Przyślij mnie pocztówka. Co by była na niej Polska? Ja powieszę sobie obok Ostrobramskiej i powiem, patrz, Polska do ciebie przyszła. Ja mówię, proszę pana, ale ja panu przyślę każdą polską książkę, tylko jaką pan chciałby mieć? Kochaneńka, ta jedyna, gdzie napisano, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię straciwszy. Jak ja by ta książka miał, a mnie ją do trumny włożyli, to ja by wiedział, że z grudką naszej, polskiej, na sercu spoczywam. Ja oczywiście, proszę państwa, wysłałam pana Tadeusza na Litwę. No, myślę, że teraz najwyższy czas,
żeby się pochwalić Państwu, że udało mi się sfotografować inwokację do Pana Tadeusza. Adasiulku, proszę. Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem, tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych, do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżop. No, niech Państwo zobaczą, naprawdę jak wygląda świeżop, autentyczny. Gryka, jak śnieg biała. Otóż i one. Naprawdę, to są autentyczne plenery mickiewiczowskie pod Nowogródkiem, za osiem, Tuchanowiczami. No jest tam telewizja i wiecie Państwo, nie weszli i wyszli, tylko są z nami. No, panowie, może pojedziemy na Litwę szlakiem Mickiewicza, co? I sfilmujemy. Wtedy pewnie tak. Ta rzeczywiście inwokacja brzmi, pobrzmiewają w tym muzyka wszystkich najwspanialszych polskich również kompozytorów, między innymi Chopina. Basiu, przewędrowałaś, wiem, przewędrowałaś Szkocję wzdłuż i wszerz tropami Chopina. I jest to o tyle niezwykłe, że bardzo niewiele na ten temat wiemy, na temat tego ostatniego okresu życia Chopina. To była ostatnia podróż. To jest o tyle zdumiewające, proszę Państwa, że jest znakomita dokumentacja, bo przecież są ogromne listy Chopina ze Szkocji. To kolejna moja porażka życiowa. Marzyła mi się podróż do Szkocji szlakiem chopinowskim, sfilmowanie, opisanie tych wszystkich miejsc, które tak samo, wiecie Państwo, jak Litwa, nie zmieniły się od 1848 roku. Można było z listami Chopina zwiedzać te pałace. Ja przeżyłam rzecz zupełnie niezwykłą, mianowicie koncert chopinowski w pałacu w Caire, gdzie na widowni siedzieli żołnierze spod Narwiku, spod Tobruku i spod Monte Cassino. I było dokładnie tak, jak w wierszu naszego warszawskiego, wspaniałego poety Orota, koncert Chopina. Więc siedli emigranci, by słuchać Chopina. W niemą salę padł pierwszy dźwięk. Improwizuje. On oczy ma zamknięte. Lecz nie gra, maluje. Przypomniał jakiś obraz. Wieś w gruszkowych sadach, bose dzieci na progach, malwy na lewadach. I stąd właśnie tytuł twojej książki, który narobił właśnie sporo zamieszania w szeregach tak zwanych krytyków literackich. Malwy na lewadach. No to był rekord świata, muszę Państwu, padł, ponieważ wszystkie doc drhab piszący recenzje z tej mojej książeczki trawestowali tytuł. Były morwy na lawendach. No dobrze, że nie mordy. Były malwy na lewantach. Wiesz, Bogusiu, przypomniała nam się, że to przecież była lektura obowiązkowa socre onego czasu, lewanty. Wzruszyła mnie tylko bardzo jedna z waszych łączniczek z powstania, która chciała mówić z autorką książki Kwiaty na lawetach.
Natomiast, proszę Państwa, rekord padł, kiedy Dziennik na Pomorzu zapowiedział spotkanie z autorką książki Malcy na zawodach. Ponieważ bohaterami książki są właśnie Chopin, Mickiewicz, Krasiński, Szekspir, bardzo ładni malcy, można powiedzieć. No niestety ten pałac w Kerr, który Państwo widzieli przed chwilą, gdzie rzeczywiście no, jest ten sam fortepian był, na którym Chopin grał te same obrazy, które opisywał. Teraz na Zamku Królewskim były targi książki. Podeszła do mnie taka malutka Japonka. Miała pod pachą to moje książczysko, ciężkie i opasłe, dokumentnie wyczerpane. Więc mogę Państwu śmiało o tym, prawda, mówić, to żadna autoreklama. Otworzyła na tym właśnie zdjęciu pałacu w Kerr i mówi do mnie tak, taką cudowną polszczyzną. Wieś, nie można już zwiedzić tego pajaciu, bo sprzedali juchy jajabom. Elżbietko, masz nas pocieszyć. Że siedzi jeszcze nie sprzedano. Tak. Ale sprzedają jedną po drugiej. Mówię o Wielkiej Brytanii, proszę Państwa. I tam historia, czyli siedziby właśnie historyczne są wysprzedane właśnie czerwonym rosyjskim aparatczykom. Wyższej klasie chińskiej, Chińczycy, prawda? Jest dobrze. Potem petrodolary, prawda? Żadne Chińczyki nam Belwedere nie kupiły. Maharadżowie, oni kupują historyczne właśnie siedziby Wielkiej Brytanii. No wkrótce w Polsce właśnie zaczniemy gubić te siedziby. No, miejmy nadzieję, że nie i wszyscy, wiesz, będziemy w dalszym ciągu zwiedzać miejsca opisane w mojej książeczce siedziby wielkich Polaków. Dobrze, bardzo dobrze, że te nasze siedziby wielkich Polaków nie podzieliły właśnie losów malw na lewadach. Śpiewanych jababom. Tak, właśnie. Szczęśliwie odbudowano dwór Kościuszki w Mereczowszczyźnie na Polesiu. Gdybyś była uprzejma opowiedzieć właśnie o losach tej z kolei historycznej siedziby. No to jest opisane dokumentnie, nie będę Państwa nudzić w moich siedzibach. Natomiast muszę powiedzieć, że to było zawsze moje marzenie, żeby tak przejechać tropy Kościuszki od jego gniazda rodzinnego, czyli od Polesia, począwszy poprzez 20 tysięcy kilometrów jego walk w Ameryce. No, znalazłam się, proszę Państwa, w Siechnowiczach, to jest na Białorusi gniazdo, tak jak Mereczowszczyzna, to jest właśnie gniazdo kościuszkowskie. I to jest Białoruś, dzieci w szkole, która stoi w miejscu, gdzie stał dwór Państwa Kościuszków. Zapytane przeze mnie, kto tam stoi na tym pomniczku przed tą szkołą, odpowiedziały chórem: Tadeusz Kastiuszko. No, Kastiuszko. A kto to taki ten Kastiuszko? Demokrat, mówią dzieci. Ja mówię, no niby prawda, ale lekarz, nauczyciel, wojennik. No, wojennik. A o wolność jakiego kraju walczył? Ameryki, mówią dzieci. No, też prawda. Ja mówię, ale wiecie, tutaj są takie pocztóweczki, jakaś litościwa dusza, broń Boże, nie nasza dyplomatyczna, przysłała pocztówki z panoramy racławickiej. I mówię, tutaj chłopi z kosami w białych biegną. Nie powiedziałam przeciw komu, proszę Państwa, bo to rok pański 88. To jak ta wieś, wielkie zwycięstwo Kościuszki się nazywa? Racławice, mówią dzieci. Ja mówię, brawo, a gdzie ta wieś jest? W Amerykę, mówią dzieci. Drodzy Państwo, w Ameryce są dwie wsie. Na cześć Kościuszki nazwane Racławice. I jest miasteczko w stanie Mississippi, które się nazywa Kościuszko. Sam Nowak Jeziorański mówi do mnie: Basiu, no bo co ty tam pojedziesz do tego miasta? Przecież tam nikt nie będzie wiedział, kto to tam, jakiś Kościuszko.
Drodzy Państwo, do miasta Kościuszko w stanie Mississippi wjeżdża się Piłsudski Street. Dwie młodziutkie murzynki nadybane przeze mnie na ryneczku i zagadnięte, co to znaczy ta nazwa tego waszego miasteczka. Czy jakiś kwiat, ptak? Patrzą tak na mnie i pytają, where are you from? No to ja mówię, from Europe, bo jakoś tak nigdy się nie czułam w Azji, nie wiem jak państwo. A, from Europe, jakiś przygłup przyjechał z Europy i nie wie, kto to był Kościuszko. I robią mi wykład, proszę państwa. Ja oczywiście oczy wytrzeszczyłam i mówię, ale skąd to wszystko państwo wiedzą? A nie wiedzą. Z książki telefonicznej. Bo biografia naczelnika z tym pięknym portretem jego w mundurze amerykańskiego generała jest wydrukowana nawet w książce telefonicznej. A proszę państwa, to jest złoty klucz do miasta Kościuszko, który wręczył mi uroczyście Lord Mayor. Powiedział, że co roku mają Dzień Dziedzictwa Polsko-Amerykańskiego. Bachory wywijają mazury i polonezy, proszę państwa. Śpiewają hymn miasta Kościuszko, który jest poświęcony w całości patronowi miasta. I mówi ten burmistrz, wie pani, my zapraszamy naszych dyplomatów, prawda, polskich, piszemy listy. Ostatnia delegacja była tu, tak, w 1936. Ale jeden Polak nam odpowiedział. Jan Paweł II, Ewuniu. Tak, drodzy państwo, gdzie w Warszawie jest ulica Tadeusza Kościuszki? No nie ma, tak. Jakby państwo chcieli wjechać do miasta Warszawa, to musicie jechać do stanu Indiana. Tam do miasta Warsaw wjeżdża się aleją Tadeusza Kościuszki. W mieście Kościuszko postawiono pomnik. O, młody naczelnik Kościuszko. W Warszawie jeszcze nie było pomnika. A teraz jest? Jest. Kto mówi, że nie ma? Tak, o proszę pana. Przed Pałacem Lubomirskich, tam gdzie stał pomnik utrwalaczy, stoi piękny pomnik Tadeusza Kościuszki, proszę państwa. To jest replika pomnika Kościuszki, który stoi przed Białym Domem w Waszyngtonie. A za tą repliką tak. Fantastyczna historia, Basiu. Bardzo tak. Proszę opowiedz. Tak. Bardzo, nie, tego nie opowiem, ale pana Jurka poprosimy. O, spójrzcie państwo, taki pomnik stoi w Warszawie dzisiaj. To jest oczywiście Waszyngton. I spójrzcie, co jest szalenie ważne, on nie jest samotny. On jest ze swoimi towarzyszami broni. I muszę państwu powiedzieć, że nigdy niestety żadna nasza ekipa telewizyjna nie stanęła u stóp tego pomnika, nie pokazała tego pomnika, a potomek prezydenta Jeffersona, twórcy Deklaracji Niepodległości, przyjaciela dozgonnego Kościuszki, powiedział, wiesz Barbara, ja bym tutaj wyrył słowa mojego wielkiego protoplasty, który napisał do Kościuszki. Od jednego człowieka tylko jedno życie wziąć można. A ty nam dałeś najcenniejszą część twego. I my teraz zbieramy owoce. Każdy prawy Amerykanin kocha cię i czci. No i rzeczywiście, proszę państwa, przekonałam się, że jest to prawda. W mojej książeczce, nazwę cię Kościuszko, dokumentnie jest to opisane. Nasz ukochany spod Racławic zwycięzca, to jest cytat, tak nazwał go Kościuszkę, twój ulubiony, faworytny pisarz Żeromski, któremu poświęciłaś swoją książkę, ciebie jedną kocham. Są w niej niezwykłe spotkania z ludźmi we wsiach Kielecczyzny, gdzie dotąd trwa legenda Żeromskiego. Jest, drodzy państwo, taka rzeka kapryśnym nurtem płynąca wśród pól, która nazywa się po prostu Wierna Rzeka.
Wśród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju, na pagórku niewielkim we brzozowym gaju, stał dwór szlachecki. A w tym dworze rezydowała pani Józefata z Żeromskich Saska, ukochana ciotka Stefana Żeromskiego, matka bohaterów powstania styczniowego i protoplaszczyni naszego katody z akcji pod arsenałem Zika Saskiego, kochani moi Zośkowcy. Drodzy Państwo, kiedy po raz pierwszy przyjechałam tam nad tą wierną rzekę, akurat był dzień taki wrześniowy, popadywał się taki deszczyk, babcia pasła krowy. Ja podeszłam, powiedziałam, przepraszam bardzo, czy pani może mi powiedzieć, gdzie tutaj stał dwór? A łądzie, łądzie, na zgóreczku. A mówię, ale skąd pani wie? Toż do dzisiaj się tam gwoździki wysiewają, co je Salomeja sadziła. Ja mówię, a przepraszam, a kto to taki? Ta Salomeja. Babcia miała taki worek na głowie od deszczu, odwinęła tak ten worek, tak patrzy na mnie i mówi, z miastaście, a książków nie czytata. No panna była ze dworu, co ranionego powstańca skrywała. Ale on był książę, a ona była uboga. I przyjechała matka, pani księżna, zabrała jej to kochanie. To ona biegła i upadła na moście, a te dyle tak pod nią zadygotali, bo już kareta Piąty Most na Wiernej przejeżdżała. I taka moc kochania wtedy w człowieku była, że jej serce pękło. I to jest, proszę Państwa, pierwsza wersja śmierci Salomei Brynickiej z Wiernej Rzeki, ale nie ostatnia. Telewizja, o dziwo, dała mi onego czasu szansę zrealizowania serialu Ziemia Żeromskiego. No niestety przydzielono mi pana Kieślowskiego, Krzysiu. Jaka szkoda, że nie ciebie. Który oczywiście zmarnował ten serial dokumentnie. A w ogóle patrzył na mnie jakąś wariatkę, jakieś babiny z nad Wierną Rzeką, które cytują, prawda, Żeromskiego. No, przyjeżdżamy nad tą Wierną Rzekę, proszę Państwa, i człapie się w naszym kierunku babcia, inna babcia. Ma taki tobuł z mieszanką na plecach. No to wiesz, jako realistka chcę tobuł zdjąć i opowieści się jąć, ale Kieślowski nie pozwala, bo on się bardzo dobrze kadruje w kamerze. To ta babcia po prawej stronie, którą Państwo widzą tutaj z tymi tobołkami. I mówi do mnie, Salomeja? Małe dziecko pani powie, kto taki ta Salomeja. Pani, jak jej zapłaciła ta księżna pieniądzami za miłość i życie, to ona poszła nad rzekę i cisnęła tymi pieniądzami, aż w słońcu zagrały i powiedziała, jemu bym była wierna, a tak tobie będę wierna. I skoczyła w tę rzekę, a ona ją objęła i poniosła. I w tym momencie słyszymy, Weroncia, tobie się wszystko zmyliło. Kamera, Krzysiu, robi zwrot na kontrbabcie. To jest ta druga w tej białej chusteczce, która mówi, ona się niewiernej zawierzyła na śmierć. Ona się strzelnęła na krzyżowych drogach. No, ludzie tak mówią. Ale babcia ugięta pod mieszanką, niezmieszana, mówi, nie wiem, jak ludzie gadają. Wiem, jak w książkach pana Żeromskiego opisują. Ale kontrbabcia, proszę Państwa, nie ugięła się. Nachyliła się do mnie i mówi tak. Panie artystko, ja bym wam coś powiedziała. Tylko weź tatę lupę. Muszę Państwu powiedzieć, że jak zdarzało mi się rzadko, bo rzadko, ale czasem siadać w studio telewizyjnym, to zawsze sobie przypominałam te słowa. Coś powiedziała, weź tatę lupę. No wzięliśmy tę lupę. I babcia mówi, bo tutaj Moskale zarąbali ostatniego dowódcę powstania. A on miał taką torbkę ze skarbami i w rzekę cisnął. Żandarmy latały, szukały. Nie znalazły.
bo co jej kto zawierzy, to ona nie wyda. I temu ona wierna, wierna rzeka. A wie pani, on się tutaj wraca północami i się spotyka, wie pani z kim? Z Hubalem naszym. I oni oba, tamten z ostatniego powstania i tamten, co munduru nie zdjął we wrześniu, chodzą nad Wierną i o Polsce se uradzają. A uradzają se takimi słowami, co to moja matka mnie jeszcze uczyła. Ach, kiedyż wykujem strudzeni oracze, lemiesze z pałaszy skrwawionych. I kiedy na ziemi już nikt nie zapłacze, prócz rosy łąk naszych zielonych. Jest to oczywiście, proszę państwa, wiersz Mieczysława Romanowskiego, zacytowany w syzyfowych pracach Stefana Żeromskiego, wyrzuconych z lektur szkolnych. Mieczysława Romanowskiego, którego młodzież nazwała Krzysiem Baczyńskim Powstania Styczniowego. Krzysztof Kamil Baczyński, bohater twojej innej książki To Zośki Wiara, poświęconej legendarnemu batalionowi harcerstwa Armii Krajowej Zośka. Dniem czy nocą idziemy wytrwali, w bitwach ogień hartuje nam pierś. Myśmy dawno już drogę wybrali, jeśli nawet powiedzie przez śmierć. Więc naprzód, niech broń rozdziera, niech kula szyje jak nić. Trzeba nam teraz umierać, by Polska umiała znów żyć. I te słowa, proszę państwa, bardzo często wracają w listach młodzieży. Bo w epoce SMS-ów i maili, po których nic nie zostanie, ciągle przychodzą wspaniałe listy o was, kochani. O waszym niezwykłym, wspaniałym pokoleniu. O bohaterach kamieni na szaniec i o żołnierzach Zośki. I proszę państwa, bardzo często wracają w pracach naszego Arsenału Warszawa. To wielka nasza chluba i duma. Młodzież pisze o wszystkich barwach Warszawy. O bohaterach Warszawy. O wielkich Polakach w Warszawie. Proszę państwa, przepiękny film, wywiad zrobili z synem rotmistrza Pileckiego. Inżynierem Andrzejem Pileckim. Ale nie tylko. Także z prawnukiem rotmistrza. Maturzystą. I zadali mu pytanie, ci młodzi ludzie, czy świadomość, że jest się potomkiem jednego z najodważniejszych ludzi Europy, to jest obciążenie czy splendor? I ten osiemnastolatek, wiecie państwo, co odpowiedział? Odpowiedzialność, żeby go nigdy nie zawieść. Taką mamy, proszę państwa, młodzież. Młodzież, która mówi, walczymy o ideał Polski godnej szacunku. Tak, to jedno z najwspanialszych pokoleń, generacji w historii Polski, wydaje mi się. O tej generacji opowiada właśnie twój cykl Wierna rzeka harcerstwa, którego jednym z głównych bohaterów jest właśnie Janek Rodowicz Anoda. Janek napisał, państwo oczywiście wiedzą, prawda, kto to był, bohater akcji pod Arsenałem, Powstania Warszawskiego, o wyjątkowym szczęściu. Ocalał, żeby zginąć podczas przesłuchania przez Ubecję w 1949 roku. Janek Anoda napisał
Nie wolno nam pozwolić, aby ich czyny, poświęcenie i bohaterska śmierć poszły w zapomnienie. Nie pójdą. To mówiąc o was, młodzi Polacy piszą, my nie musimy pięknie umierać, tak jak oni, ale możemy pięknie żyć za nich. I drodzy Państwo, w Bibliotece Narodowej ja znalazłam nieznaną dotychczas piosenkę, którą Krzyś Baczyński, żołnierz batalionu Zośka, napisał. No nikt nie zdążył już tej piosenki zaśpiewać i ona się kończy słowami. Gdy mnie kula roztratuje w proch i gruz, kto cię będzie, Polsko, kochał, w sercu niósł? Ja zadałam to pytanie na spotkaniu z młodzieżą w Krakowie. Było ich 500. Kto cię będzie, Polsko, kochał, w sercu niósł? To był chyba najpiękniejszy moment mego życia. Oni się zerwali i na pytanie, kto cię będzie, Polsko, kochał, wszyscy krzyknęli, my! Proszę Państwa, o książkach i o wystawach Barbary Wachowicz moglibyśmy rozmawiać godzinami, prawda? Bo nie ma tutaj, książki są niezwykle popularne. Chyba nie ma na tej sali osoby, która nie czytałaby, prawda, którejś lub wszystkich książek właśnie Barbary Wachowicz. Jest taka nasza klubowa tradycja, że pozostawiamy chwilę czasu właśnie na dla Państwa, na zadawanie pytań, na aby coś sobie dookreślić właśnie, aby o coś jeszcze zapytać właśnie. Także bardzo proszę o pytania. Proszę. Ja muszę powiedzieć, że miałem łzy w oczach parę razy, ale wie pani, co mi się przypomniało? Jak miałem praktykę u Hoffmana przy panu Wołodyjowskim pod Kielcami w Chęcinach, tam był robiony kamieniec podolski i spotkałem taką babinkę w centrum Kielc, która sprzedawała zapaski kolorowe i chciałem to kupić chyba żonie i się z nią umówiłem, bo mówi, że już tego... I pytam się, a jak pani się nazywa, gdzie pani mieszka? Ona mówi, ja się nazywam Waleria Cedro. To niesamowite. No jak to, weź moją książkę, ciebie jedną kocham i zobacz, ile jest tam nazwisk chłopów z Ciekot, wiesz, w książkach Żeromskiego. A Kieślowskiego chcę obronić. On wtedy był na etapie czytania Motoru i Skrzydlatej Polski. Naprawdę. On rozebrał WFM-kę kiedyś w dziekance na łóżku, umazał smarem i tego. A, Kieślowski. Nie lubił literatury pięknej. Tylko po co się podejmował, wiesz, to. Dziękujemy. Tak. Bardzo proszę, tak. Ewuniu, może podajmy Państwu ten mikrofon. Tak. Mamy tutaj w naszym gronie dzisiaj bohatera z Nadniemnem. Pani Barbaro, z kolei ja wiem, że Pani dotarła do informacji o samych bohaterowiczach, prawdziwych bohaterowiczach. Jest to na pewno niesamowita i ciekawa historia, pełna wrażeń. I czy mogłaby Pani się chociaż cząstką z tych wrażeń z nami dzisiaj podzielić? Dziękuję. Dziękuję bardzo za to pytanie, bo muszę powiedzieć, że dla Adasia po prostu dedykuję, prawda? Oczywiście, proszę Państwa, ja miałam parę marzeń wojażowych w życiu. O dziwo, wiele się spośród nich spełniło. Nawet wyspa księcia Edwarda, Aniu, wiesz, Ani z Zielonego Wzgórza. Narwik nawet, dwukrotnie. No ale były także bohaterowicze. I proszę Państwa, jest znowu ten rok 88. Wiozą mnie z Grodna. Mam dwie towarzyszące towarzyszki. Ja patrzę, jakie one mają buty. A one mają takie buty na takich obcasach.
No to ja, jak Anusia Borzobohata Krasieńska, z ukontentowaniem tupnęłam sobie moimi adidaskami i myślę sobie, w razie czego im jakoś zwieje, przecież mnie nie dogonią na tych obcasach. I one zrobiły błąd, wiecie państwo, bo zatrzymały w pewnym momencie samochód i mówią, że właśnie tu za tą łąką, w tym lesie jest grób Jana i Cecylii. A ja, proszę państwa, hyc w tych adidaskach na tą podmokłą łąkę. One krzyczą, maszynoj, maszynoj. Ja mówię, no to wyjedźcie maszyną, a ja tutaj na szagę. One za mną i ulgnęły. I proszę państwa, od mogiły Jana i Cecylii. A pani Eliza była bardzo dobrym reporterem i doskonale jest trasa wytyczona. Wychodzi się przez taki jar do góry i siedzi taka babcia, ma na kolanach takiego małego chłopczyka i coś mu śpiewa. Ja myślę, co też 50 lat po tym, jak zamilkł język polski, śpiewa taka babcia swojemu, jak się okazało, prawnuczęciu. A babcia nuci rdzenną białoruską pieśń. Ty pójdziesz górą, ty pójdziesz górą. Ja podchodzę, mówię, dzień dobry pani. A pani do kogo? Ja mówię, do was tutaj, Bohatyrowicza. Jestem z Warszawy, nazywam się Barbara Wachowicz. A ja Anna Bohatyrowicz. A to mój prawnuka. Juraś, powiedz, kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Juraś, jaki znak twój? Orzeł biały. No. Gdzie ty mieszkasz? W cudzej ziemi. Ale Juraś między swymi. A pójdzie pani z nami nad Niemen? Tam, gdzie Jan i Justyna echa wołali? No pewnie, że pójdę. Proszę państwa, to było niesamowite zupełnie przeżycie, bo ten mały tak pluszcze kopytkami w błękitnej wodzie Niemna w kaloszkach i krzyczy: nie trybok, baba Anna, nie trybok, no nie ma rybek. A baba Anna taką laskę oparta mówi: Juraś, jak mówi się do baby Anny? Po polsku. I wiecie państwo, jak to dziecko zaczyna wołać: po polsku, po polsku. Po... Adasiu, to było coś niesamowitego. Odpowiedział las, woda. I to nie było echo takie, które urywa, tylko narasta. Po polsku, po polsku. O, mówi pani Anna, Staszek Bohatyrowicz idzie. On u nas najstarszy. Idzie Staszek, mówi, słuchaj, tam dwie bolszewiczki jakieś przyszły. A idź ty, tamanka, do nich, daje im te nalewki tej swojej, z tej, wiesz, czeremszynki, a ja panią zabiorę. Prowadzi mnie i pyta, wróci do nas Polska? No, muszę panu powiedzieć, że co mogłam odpowiedzieć? Prawdę. Póki wy tutaj, ona razem z wami. Prawda, prawda. Gniazdo nasze, wszystko nasze, powiedziała pani Eliza. A teraz chodź ze mną. I duktami leśnymi poprowadził mnie na polanę, gdzie był kurhan powstańczy. Chcieliśmy postawić krzyż, ale nam nie dali, powiedział. I pamiętajcie, nie pozwólcie, żeby ta mogiła umarła, bo mogiły też umierają. I drodzy państwo, on tego nie dożył, ale pani Anna Bohatyrowicz dożyła. Kiedy nad tą mogiłą stanął przepiękny krzyż i polscy harcerze trzymali tam wartę, kiedyśmy odsłaniali pomnik z napisem Gloria Victis. No tak sobie patrzę na Basię i na Elżbietę i myślę sobie, że one są jasne.
I one są mocne. I wtedy sobie myślę o tej książce, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, o bohaterkach Powstania Warszawskiego. Basiu, proszę, przybliż tę książkę właśnie. Drodzy Państwo, ja może przede wszystkim przedstawię po pierwsze dobrego ducha tej książki, moją wspaniałą redaktorkę, która dzielnie ze mną pracowała przy tym tomisku, Urszulka Lewandowska z wydawnictwa Muza, proszę Państwa. To był jej pomysł, żeby powstała ta książka. Ja oczywiście wybrałam czołowe bohaterki najbliższe mojemu sercu. Rozpoczęłam od tej, której nadano taki piękny tytuł Matula polskich harcerzy, matce Janka Bytnara Rudego. Wspaniałej, niezwykłej, cudownej matuli. Wybrałam oczywiście dziewczęta z batalionu Zośka, najbliższego także zawsze mojemu sercu. Wybrałam Krysię Wańkowiczównę, bo uważam pana Melchiora za naprawdę ostatniego, co tak pióro wodził. I jego słowa są dla mnie także wielkim mottem życia. Co znaczy cały świat, choćby najbardziej kolorowy, zawsze pobije go pulsowanie własnego kąta na własnej ziemi. I chciałam pokazać te wspaniałe dziewczęta. Proszę Państwa, okazuje się, że i Alina Janowska, i Danusia Szaflarska mają bardzo piękne karty powstańcze. A tu już przedstawiałam Państwu naszą kochaną, wspaniałą siostrę Urszulankę, naszego kochanego, cudownego chmiela, który na Czerniakowie z gromadką takich jak ona, kilkunastoletnich dziewczynek, do końca ratował rannych powstańców, do końca trwał tam na reducie. No, nasz chmiel kochany jest też jedną z czołowych bohaterek mojej książki. A cytat, którego użyła Basia, to jest rzeczywiście no, Krysia Krachelska, która także jest jedną z bohaterek. My musimy być mocne i jasne. Natomiast kiedy zadzwoniłam do Danusi Szaflarskiej, która wtedy miała lat 99 i miesięcy 9, i poprosiłam ją o rozmowę, powiedziała: o, mam, mogę ci poświęcić niedużo czasu. Ja mówię: Danusiu, no ile będziesz mogła? Poświęciła mi 5 godzin. Po czym zadzwoniła do mnie i mówi: wiesz co, jubileusz mi zrobili. Jacy nietaktowni. Śpiewali mi 100 lat. Ja mówię: Danusiu, my ci zaśpiewamy 200. Tylko musisz przyjść na promocję naszej książki. Mam nadzieję, że zaszczycisz. Zaszczycisz. Przylecę. No i dobra, ale proszę Państwa, przed uroczystością żaden telefon Danusi nie odpowiada. Dzwonię do córki. Mówię: Marysiu, co się dzieje z mamą? Boję ci się powiedzieć. Mama nie przyjdzie na tą promocję. Pojechała na spływ Dunajcem. Nie wstawaj, Henryczku. Wstawę. Wania, myślę, pani Basiu. Ja też z tego batalionu Zośka. Jesteśmy rodziną mocną, żywą. Tadeusz Zawadzki zginął na moich polach mojego dziadka w Sieczychach. Od wielu lat spotykamy się przy tym temacie i wielu innych z panią Basią. Gdy jej słuchamy, Polska staje się taka kolorowa, taka piękna, taka żywa. W takiej Polsce chce się żyć. Taką Polskę chce się kochać i sławić. Tak jak to czyniła pani Basia w swoim życiu.
troszeczkę im jej się udało. I na wschodzie, i daleko na południu, i daleko na zachodzie. Nie na wszystkich flakach byliśmy razem, ale na niektórych tak. Ja dziękuję ogromnie pani Basi. To są spotkania, które dodają nam skrzydeł. Czujemy się wszyscy młodzi i widzimy, ile jest piękna w tej naszej literaturze, w tej naszej kulturze, w tym naszym dziedzictwie, które niesiemy i chcemy przekazać następnym pokoleniom. Ja nie na temat, ale mam jeden temat. Pani Basia często wspomina mojego ziomka, w którym jestem zakochany, ale jest to trudna miłość. Mam na myśli Cypriana Norwida. Po tamtej stronie jest Chopin. No nie gram na pianinie, choć kiedyś trochę się uczę. Ale Norwid jest mi bliski. I za przykładem pani Basi nie tylko o nim myślę, a czasem też go cytuję. Wielkim miłośnikiem Cypriana Norwida był do końca przez całe życie Jan Paweł II. Święty Jan Paweł II. Gdy wybierał się w pielgrzymkę do Polski, na Mazowsze, do Warszawy, potem do Radzymina przybył. Wtedy ja mówię do sekretarza księdza Stanisława Dziewisza, słuchaj, ale podpowiedz Ojcu Świętemu, aby jednak w Warszawie więcej trochę powiedział o naszym wspaniałym, wielkim poecie, o Norwidzie. A wtedy ksiądz Stanisław mówi mnie, tak, to niech ksiądz Henryk przygotuje materiały. No wiecie, coś zaszczytnego, coś pięknego. 2-3 dni biegałem po Rzymie, przygotowałem i wiersze równe z Norwida, te najpiękniejsze. No i pewne, prawda, także refleksje, no bo przecież Norwid jest moim ziomkiem. Ja pochodzę z Wyszkowa, z Puszczy Białej. Przynoszę te materiały księdzu Dziewiszowi, a ksiądz Stanisław przegląda spokojnie. No dobrze, wszystko przekażę Ojcu Świętemu. To przepiękne chwile. Nasze polskie spotkania na Watykanie. I rzeczywiście Ojciec Święty, gdy przybył wtedy w tej pielgrzymce do Warszawy, piękne zdania także wypowiedział o swoim umiłowanym poecie Norwidzie. A miałem też zaszczyt, że o przyjaciół Warszawy, przyjaciół Norwida, wręczałem Ojcu Świętemu medal. Jakże się ucieszył, jakże błogosławił. I ten medal tak niosę, a jego asystent powiada, księże, ale tylko proszę zostawić nam ten medal. Bo im się wydało, że ja go dla siebie zachowam. Nie, przekazałem. Panie Basiu, ja ośmieliłem się zabrać głos, by jednak prosić panią Basię, może będę miał poparcie. Niech pani jeszcze napisze wielką, jedną, no może niewielką, tak, książkę o naszym kochanym Norwidzie. Może starczy jeszcze trochę czasu i sił. Moje ostatnie spotkania, prawda, z Żeromskim, to znaczy z jego żoną Anną, bo tam prosiłem o te relacje o Wyszkowie, a potem z Moniką się spotykaliśmy w Zamku Królewskim, prawda, nie? Tak, ale ciągle wracałem do Norwida i myślę sobie, jeżeli kto, to pani Basia, niech nam napisze uroczą opowieść o Norwidzie. Brawa! Jak najbardziej. A ja już z góry dziękuję. Drogi, kochany, najmilszy księże Henryku, proszę wziąć moją książkę Malwy na lewadach, czyli Morwy na lawendach, gdzie jest olbrzymia część poświęcona Norwidowi. A poza tym, dzięki pani Elżbiecie, jest moja wystawa Żar słowa i treści rozsądek, którą niedawno, bo we wrześniu, prezentowaliśmy w Siedlcach na moim ukochanym Podlasiu, poświęcona Norwidowi. Także mam czyste sumienie norwidowskie. Basiu, myślę, że nie spoczniesz na laurach i zaprezentujesz nam wkrótce jakąś następną. Na lewadach. Nie bardzo prosimy, czy możesz powiedzieć coś na ten temat, co już masz na
że tak powiem, na względzie. No, czego ja nie mam, Basiu. Proszę Państwa, Basia jest siostrą Bogusia Deczkowskiego, Laudańskiego, jeden z pięknych pseudonimów sienkiewiczowskich w Zośce. I Basiu, ile 13 miałaś lat, jak byłaś w konspiracji, mająca znamienny pseudonim Psztyk, proszę Państwa. No więc tak, zacznę może od tego, że moja już bliska beatyfikacji Urszulka zmaga się właśnie, trzyma tam w ręku w tej chwili już złamany tak rozdział mojej książki o matkach wielkich Polaków. Zacznie się ona od pani Teofilii Zdaniłowiczów-Sobieskiej. Będzie tam oczywiście pani Tekla z Ratomskich-Kościuszkowa. Będzie tam pani Salomea z Januszewskich-Słowacka, pani Barbara z Majewskich-Mickiewiczowa. No i tak dalej, dalej, dalej. A kończy się na matce rozstrzelanego brylantu, pani Stefanii Baczyńskiej. Więc znowu, Tomeczku, Januszku, Boruto, jesteście ze mną. Znowu. To jest jedna, Basiu, książeczka, nad którą teraz siedzę. Nieustający wyrzut mojego sumienia to jest piąty tom Wiernej Rzeki Harcerstwa. To znaczy Anoda jest właściwie już piątym tomem, to już będzie szósty tom poświęcony tej garstce, która przeżyła, Zośkowców. To jest no, drugi czołowe moje zadanie. A trzecie, to pan prezes wydawnictwa Iskry na własną krzywdę wymyślił sobie wywiad Rzekę ze mną. Muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę, uwierzcie mi, 100 razy łatwiej pisać o Mickiewiczu niż o sobie. No ale ma być. I jaki tytuł? Zastanawiano się, jaki tytuł. Taki młody dziennikarz, w Częstochowie chyba, napisał kiedyś o mnie taki esej i dał tytuł, który uznano, że będzie najlepszym tej książeczki. Zakochana w Polsce. Kto z Państwa jeszcze? Bardzo proszę. Czy mogę ja? Właśnie. No pewnie, że rozmawiamy sobie tak właśnie, spotykamy się, rozmawiamy. Ja mieszkam częściowo w Londynie i nigdy jakoś nie zgadało się na temat wielkich Polaków i Londynu. Basiu, gdybyś była taka uprzejma, zrobiłabyś mi ogromną przyjemność. Wiem, że tropiłaś w Londynie właśnie wielkich Polaków. No przynajmniej kilka miejsc, gdzie mogę pogalopować potem, prawda, i obejrzeć sobie te tablice. Oczywiście Chopin jest londyński, powiem ci, a reszta tropów moich brytyjskich jest poza londyńska, bo jest to oczywiście Stratford, czyli Szekspir, jest to oczywiście Surrey i Kent, czyli dwa hrabstwa związane z Josephem Conradem, prawda? No i to już, to jest w tych moich malwach na Lewadach, wiesz. No a już do Londynu się, wiesz, nie wybieram, chociaż cię kocham, wolę, żebyś ty była w Polsce. Ale ja pytałam, Basiu, o wielkich Polakach w Wielkiej Brytanii właśnie. Czyli wiemy już, że wojażowałaś po Szkocji, prawda? I tam no, był pobyt pełen przygód, że w Londynie właśnie przy St. James's Street, to jest taka bardzo elegancka ulica, gdzie obok znajduje się uliczka Jermyn Street z najelegantszymi utensyliami dla mężczyzn. No więc
Chopin, jak Basia powiedziała, bardzo elegancki, wytworny mężczyzna, właśnie ulokował się niedaleko właśnie tej ulicy, gdzie mógł zakupić dla siebie odpowiednie, prawda, koszule, pędzle do golenia i tak dalej, i tak dalej. Saint James's Street. No wiesz, Elżuniu, moje pierwsze pobyty londyńskie niestety były skażone moją, wiesz, pracą w upiornym tygodniku Ekran, więc ciągle pisałam jakieś kretyńskie zupełnie reportaże o jakichś możliwie głupich filmach. Natomiast powiem Państwu i myślę, że zakończymy już naszą opowieść, bo mam nadzieję, że Państwo zechcą potem do mnie podejść z książeczkami, które tam duży bardzo człowiek czeka na nas. I chciałam Państwu powiedzieć, że takim moim przeżyciem londyńskim była konferencja, to coś dla Pań, konferencja prasowa na premierze Kleopatry. I mieliśmy spod konferencję onąż prasową mieć z Liz Taylor i z Richardem Bartonem. No, czekaliśmy w nieskończoność, w końcu się pojawili. Liz była jak z pudełeczka, ślicznie ubrana, rzęsy przyklejone. A Barton był widać, że się... No i padło pytanie, oczywiście o pierwsze wrażenia. A Liz mówi, kiedy go zobaczyłam po raz pierwszy, powiedziałam, cudowny. Kiedy ją zobaczyłem pierwszy raz, pomyślałem, za gruba. Nigdy nie będzie Kleopatrą. Kiedy go zobaczyłam, powiedziałam, za miesiąc będę panią Barton. I była. Ja jeszcze może tylko pokażę, żeby zakończyć jednak ojczystym akcentem. Tak? Czy jeszcze mogę? No możesz, ale krótko. Będzie mi się uda. Bardzo proszę krótko, bo już przekraczamy czas. Czas ucieka. Tak to się bywa z czasem, ponieważ ten czas również mówi nam o wielkiej sprawie, kiedy przychodzimy na świat, mamy przed sobą czas, ale przychodzimy na świat z wyrokiem śmierci. Co prawda w zawieszeniu, ale nigdy nie wiadomo, kiedy każdy z nas odejdzie. I dlatego dzisiaj, kiedy wspominamy wielkich Polaków i od nich uczymy się kochać ojczyznę, kochać drugiego człowieka. Ostatnio przeżyliśmy śmierć jednej z naszych koleżanek, Kamy. To nie był pogrzeb Kamy. To była manifestacja odejścia tych dziewcząt z tamtych lat, kiedy wybuchła II wojna światowa. Kama miała 13 lat, kiedy stanęła w Alejach Ujazdowskich jako 17-letnia dziewczyna, podnosząc rękę do góry, kłaniając się, informując, samochód kuczery ruszył. I tak się zaczęła sprawa, kiedy bywaliśmy na Alejach Ujazdowskich, w tych śladach, które tam zostały, to chociaż już w końcu Kama była na wózku, to ona zawsze miała 17 lat. To było odejście z tych czasów dziewcząt. I myślę, że to, co powiedział Komorowski, żegnając Kamę, o wychowaniu harcerskim, to, co słyszeliśmy z ust tych żegnających, mówiąc o tym, że ilekroć razy była w katedrze polowej, to zawsze starała się coś powiedzieć, nawiązując do miłości ojczyzny. I kiedy patrzymy na nas tu obecnych, spójrzmy na to również pod kątem, to przecież autorami miłości ojczyzny dzisiaj to jesteś ty, tu każdy obecny. I zastanówmy się,
jak realizujemy, patrząc na wzorce, które nam pokazuje pani Barbara. To są wzory, a realizacja jest w nas. I dlatego cieszę się bardzo, pani Basiu, że to wychowanie, które pani robi z serca, staje się konkretne. I dzisiaj możemy powiedzieć jedno. Pani Basiu, krótko. Dziękuję. Proszę Państwa, ostatnie już zdanie, naprawdę. Była mowa o Nagrodzie Nobla. Otóż ja też dostaję Nagrody Nobla. Chciałam Państwu pokazać. Dostałam to ze Szkoły Podstawowej imienia Powstania Listopadowego. Dzieci mi zrobiły i napisały tak. Dla pani Barbary, która nauczyła nas kochać naszą ojczyznę. Czy może być piękniejsza nagroda? Proszę Państwa, w imieniu Państwa i swoim chciałabym podziękować właśnie naszemu specjalnemu, szczególnemu gościowi za to jeszcze jedno spotkanie z Polską. Dziękuję bardzo, Basiu.